Skąd wziął się fenomen popkulturowy Che Guevary? Skąd wzięła się jego olbrzymia popularność? Trzeba pamiętać, że Ernesto Guevara został zastrzelony przez siły rządowe boliwijskie w roku 1968. Ponieważ był bardzo bliskim przyjacielem Fidela Castro, który z kolei wtedy był, która to z kolei Kuba przez niego rządzona była wtedy w wielkiej przyjaźni ze Związkiem Sowieckim. Bardzo szybko został uznany za taką ikonę ruchu rewolucyjnego i kogoś, kogo można, mówiąc dzisiejszym językiem, marketingowo sprzedać w świecie jako człowieka, który doskonale pasuje do takiego wzoru romantycznego, wojownika o wolność ludzi na całym świecie. Śmierć Gewary zbiega się doskonale z tym, co się dzieje w tym czasie w Europie. Rok 1968 to rok wielkich wystąpień młodzieży w Europie. Dzisiaj już doskonale wiemy, dzięki ujawnionej części archiwów KGB, że wystąpień inspirowanych przez Związek Sowiec Sowiecki i KGB. I Che Guevara wtedy stał się bardzo wygodną ikoną do lansowania, do wspierania tego ruchu. To wtedy pojawił się słynny portret w Berecie z Czerwoną Gwiazdą, który do dzisiaj jest kolportowany w różnych formach. Początkowo bardzo Włosi się zaprzyjaźnili, następnie ten wizerunek przeniknął do Niemiec. A nie przez przypadek właśnie te dwa kraje były wówczas opanowane przez bardzo radykalne ruchy komunistyczne. Dzisiaj nazwalibyśmy ich terrorystami. Były to takie grupy chociażby jak Frakcja Czerwonej Armii, Grupa Bader które wsławiły się morderstwami politycznymi, porwaniami i tego typu działalnością działalnością typowo przestępczą i terrorystyczną. Dodatkowo ten wizerunek został wzmocniony jeszcze kilka lat temu, kiedy ukazał się słynny, nominowany zresztą do Oscara, film, skądinąd bardzo dobrze zrobiony, pod tytułem Dzienniki motocyklowe. Gdzie oto Che Guevara jest pokazany, historia z początków jego życia, jeszcze z młodości, yy, pięknej podróży motocyklem, gdzie pochyla się nad tym biednym, uciśnionym człowiekiem Ameryki Łacińskiej. Z tym, że trzeba pamiętać po pierwsze, że jest to yy, dzieło filmowe, nie jest to reportaż historyczny. Po drugie, jest on bardzo ściśle oparty na yy, pamiętnikach samego Che Guevary. Prawdę powiedziawszy, nie znam pamiętnikarza, który by o sobie napisał źle. I podobnie jest z dziennikami motocyklowymi. Najbardziej boli mnie natomiast to, że współcześnie, i dlatego zresztą do Państwa przemawiam w tej chwili, że współcześnie tak naprawdę ten wizerunek Czegawary jest całkowicie, ale to całkowicie oderwany w wielu momentach. Od, jego rzecz od Che Guevary jako człowieka i Che, Guevary, che Guevary, yy, jako sprawcy czynów, yy, czynów przestępczych, czynów ludobójczych. Yy, najprawdopodobniej młodzi ludzie zupełnie nie wiedzą, kim był Che Guevara, znają tylko i wyłącznie wizerunek, wizerunek, który, jak już wcześniej mówiłem, stał się ikoną wylansowaną przez komunistów na czysto... Z, dzisiejszego, z dzisiejszej perspektywy marketingu dla, dla czysto marketingowych celów yy, i o tym należy pamiętać.